pierwszy dzień i przywitało nas piękne słoneczko. Tak, na taką pogodę liczyliśmy, więc jest pięknie, więc idziemy na plażę. Stroje kąpielowe przygotowane, musimy w nie tylko wskoczyć. O, Paulina jest już w łazience, już się przebiera, także plażowanie czas zacząć. Dzień pierwszy. Nie wiem, czy jest ostrość, wydaje mi się, że tak, ale dzień pierwszy plażowania uważamy za zakończony. Idziemy teraz w kierunku domku. Znaczy domku. Tak, no się do domku. Tymczasowego, chwilowego. Widzicie tego pana, co ma różowy plecaczek? To mój tata. Fajny plecak. Podoba mi się. XD. Teraz przyszła kolej na to, aby iść coś zjeść. Jest wieczorek. 18, gdzieś około. Szykujemy się na wieczorne jakieś tam wyjście. Ale najgorsze jest to, że w pokoju nie mamy dużego lustra. Tak? Pukają do nas. Proszę. Dzień dobry. Hello. Witajcie. No i co, mam duże lustro w pokoju? Nie. Jak kobieta ma wyjść z pokoju? Tragedia. Trzecia też mówi tragedia. Jest duże lustro. Tak, no dotąd się widzę. A co tutaj? Samuś wie, gdzie jest duże lustro. Gdzie? Samuś, gdzie jest duże lustro? Cię zaprowadzi. Mój siostrzeniec? Tak, siostrzeniec, tak? No. Zaprowadzi nas do lustra. No. Idziemy do lustra. Jak no, niech będzie siostrzeniec. Co? I deskę do prasowania. Mamy lustro, no proszę. Więc tak, tylko buty sobie zmienię. Buty sobie zmienię. Ty też sobie zmienisz buty? Tak. Tak, to jest nasza stylowa wieczorna. Tak. Idziemy coś zjeść, jesteśmy głodne. Jeszcze muszę rzęsy pomalować. Ale dobrze, że mamy lustro. Ty patrz. Kilka kroków i widzimy, jak wyglądamy. Eno. Ale w pokoju nie ma. No w pokoju, w każdym pokoju hotelowym, w każdym pensjonacie ja apeluję, jeżeli ktoś nas ogląda, kto ma pensjonat, to ja bardzo proszę, żeby w tych pokojach były duże lustra, bo kobieta potrzebuje się zobaczyć od stóp po głowę, no. A nie od stóp tylko, do głów! A nie tylko tak, o. Ej, mama. No? Ej. Widzisz moje włosy? No są taki artystyczny nieład, taki artystyczny nieład, tak. To jest typowa wakacyjna fryzura, najlepsza na świecie. Tak jak i moja. O, tu mi trochę stoi, ale to nic. Tu klepie się. No hejka, kochani, jestem tutaj z kuzynami i z rodziną. Szukamy miejscówki na jedzenie, na jakiś obiadek. Będziemy jeść. Zresztą co bierzemy? Nugety. A Kacper bierze? Rita. A reszta nie wiem, bo nie pytałam. No na razie robimy jakieś przemeblowanie. Tak, żeby cała rodzina się zmieściła. A ostrość złapałam na te jakże piękne i cudowne chusteczki. O Jezu. Aż trzy stoliki. Raz, dwa, trzy. A tutaj ten, tutaj siedzi szlachta, nie? Jak ty się położysz? Nie, dobra, zjemy.
Ja teraz brwi reguluję, a ty mi tak brzydko nagrywasz. Nie brzydko, ładnie. Ostrość złapałam, także jest wszystko okej. Kolejny dzień naszych wakacji w Łebie. I dziękujemy wszystkim, którzy nam życzą udanych wakacji, świetnej pogody i słoneczka, bo widocznie podziałało, ponieważ mamy słoneczko. Dzisiaj znowu byliśmy na plaży, troszkę żeśmy się opalili, a prognozy są naprawdę bardzo dla nas korzystne, ponieważ w internecie, jak oglądałyśmy, to będzie nam w ciągu najbliższych dni świecić piękne słoneczko. Mamo, także no. Nie ma dnia przed zachodem słońca, bo jeszcze zapeszysz. No ale ja myślę, że dużo osób chce słoneczko, dużo osób tych, co są w Łebie, co się wczasują nad morzem. Proszę! Więc myślę, że aż moje jedno słowo na filmie tego nie zapeszy. Oby. Oby, oby. Tak, jesteśmy już gotowe. Czekamy na pozostałych. Chłopcy już też gotowi. Czekamy na dorosłych. Halo, bo ja sobie stwierdziłam, że się będę taka cała na biało, ale mojej mamie się nie podoba, że będę miała nawet taki biało-szary sweter w sumie, no bo mam taki, w sumie linijkę szarą. No i mamie się to nie podoba, że będę taka cała na biało. A moja styluwa dzisiaj taka. Tak właśnie będę wyglądać. Supi! Nie, no popatrzcie na tego chłopaka tutaj. Przystojniak. Nie pomijając Samusia, rzecz jasna. No, ten drugi to też przystojniak. Idziemy na plażę. Tu będzie nasze miejsce, gdzie będziemy leżeć. Zrób coś śmiesznego. Wyszło ci. Wystarczająco? Tak. Ale następnym razem postaraj się bardziej. Dzisiaj mamy bardzo mało miejsca. Nie możemy nawet rozłożyć namiotu. Za późno, żeśmy przyszli na plażę, wiecie co? Tu nie ma nic miejsca. Kiepsko, kiepsko, ale mam nadzieję, że nasi sąsiedzi się szybko z plaży zbiorą i będziemy mogli nasze miejsce troszeczkę poszerzyć, nie? Paulina spaliła sobie plecy, więc ubrała bluzkę. Najlepsza zabawa na plaży, kopanie dziury. Takie błotko. Aha, bo wy sobie basen budujecie, tak? Tak, potem dolejemy wody. W robienie muru. Bo to się Buduj, buduj. Gotowana kukurydza orzeczki z karmelu. Popcorn, nachos i sałatki owocowe. Kręcisz. To tak jak Paulina, ty mnie też bierzesz z zaskoczenia. Że Paulina to robi na snapie. A ty na blogu? Kręcisz na bloga. Tata kręci bloga. Nie Paulina. A co to? Vlog? Pan stoi w bramce. Nie pogada, to jest bramka. Tym słodziutkim i pysznym akcentem kończymy ten odcinek. Z racji tego, że jest wieczór, mówimy wam dobranoc. Pa, pa, kochani.
dbają. Ej! Bo to źle się dziwne, mamo. Ja tu pójdę siedzieć. Dlatego takie końce dziwne. I tak dobra.